Cześć, John i Piwumaniacy. Dzisiaj z okazji święta Polsencji, czyli Gwiazdy Betlejeńskiej, chciałbym Was zaprosić na degustację piwa Endless Lines Nepo. To jest kolejna seria z Crazy Lines 32. To nie jest piwo, to jest piwo. 6,4% alkoholu, 16,5% Belgii. Chmiele HBC 638 Kalus New England IPA. To na razie nam wystarczy. Składniki, data ważności, jakieś tam inne rzeczy będą nagrane później. Będą ten, żeby nie zanudzać. Otwieramy. Zresztą Poesencja, gwiazda betlejemska, to jest taki czerwony kwiatek, który bardzo intensywnie zbierało się w takiej grze Farmville. Jezu, ile na to godzin poświęciłem. To były czasy. No dobra. Tak słodko, bardzo słodko, z takimi słodkimi kalamansi może, melon taki soczysty, słodki, z czym jeszcze takim słodkim bym mógł to porównać? Bym powiedział, że nawet taki troszkę słodki jak marshmallow. Troszkę kwaskowatość się pojawia, kompocikowa. Dobra, teraz co nam powie szkło? Piwo żółte, mętne. Winogronowo. Jest ta słodycz, posmak słodkich owoców, ale czy to... Może truskawka. Bardzo by tak w truskawkę teraz ze szkła wchodziło. Takie nuty piekące, takie zapachy piekące. Nie wiem, czy to... Czy tak powinno być. Bym mógł... wąchając to piwo, bym powiedział, że to jest jakaś dwunastka. Źle ukryta, pod względem alkoholu oczywiście. No pachnie bardzo, bardzo ciekawie. Pijemy. Gładkie, słodkie. Na razie nic się nie dzieje. Dobra, są takie jeszcze aromaty słodkie pochodzące właśnie z tych chmieli. Mógłbym się doszukiwać tutaj takich słodów pszenicznych. Nie wiem, przeczytam, czy faktycznie coś tam takiego jest. Znowu, takie słodkie owoce. To nie będzie truskawka w smaku. To będzie jakiś inny słodki owoc. Wyobraźcie sobie, że jecie bardzo słodki owoc i on jest tu. Goryczki nie ma. Oczy dobre. W skali od 1 do 10 goryczkę bym uznał na 1. Ale jest jakaś, nie oszukujmy się. Po którymś łyku jeszcze na pewno będzie bardziej wychodzić w tym piwie i zaraz to sprawdzimy. Wydaje mi się, że słody owsiane raczej tam są. Z pszenicznym nie jestem pewny. Taka trochę biszkoptowość. A bardzo mocno zakryta chmielami. Dobra, to teraz dla kogo to piwo mógłbym polecić? Dla cywili? Tak, nie wiem, możliwe. Trochę mogą się, chociaż tak, mogą się trochę zdziwić, że piwo może smakować w taki sposób, czyli jest słodkie, ale pojawiają się takie goryczkowe, dziwne uczucia na języku, więc może niekoniecznie. Natomiast dla bierników zdecydowanie piwo jest porządne, jest całkiem zaskakujące w smaku, w zapachu i w aromacie. Goryczka bym podniósł z 1 na 3. I ten, dobra, odsłaniamy kartę i patrzymy, co tu jest. Słodzień chmielny, pszeniczny i owsiany. Dokładnie, taka trochę pszenica była wyczuwana. Ale co tu będziemy mieli? Intensywnie chmielowe i bezkompromisowe
Czy bezkompromisowo chmielowe? Ja nie. Ale to może jest kwestia nie wiem czego. Złego dnia, degustacji i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Data ważności to jest 14 listopada 2024. No i tyle. Dzisiaj coś też jakoś nie mam bardzo dobrej pasy. Przepraszam. Trzymajcie się i do usłyszenia.